Trudno się mieni i mierzy cierpienie ludzkie. W perspektywie łaski większe cierpienie, śmiało to powiedzieć trzeba, będzie kapłana, któremu przychodzi cierpieć w czasie herezji od tych, którzy przed herezją Kościół winni strzec. Nie tylko kapłana, każdego katolika. Większe cierpienie katolika, który sobie zda sprawę, Ratzinger nie miał katolickiej wiary. Wojtyła też nie. A cóż to Franciszku mówić i innych? A cóż to mówić o innych, którzy winni byliby wiedzieć, że herezja to herezja, jak ona jest, ale nazywają się Gondecki, Jędraszewski, pokoleni wszystkie na nazwiska, leć w Polsce biskupów i żaden się nie odezwie. I nie odezwał się. Franciszek kazał nam szmaty nosić, szczepić się. W Polsce żaden biskup nie pisnął słowa. Mają nas za bydło, za świnie, za wieprze. Szczepić, zaszczepić, nie bronić się. Biskup Dzięga powiedział coś, szczecińsko-pomorski, którego mają za świętego, biskup Lęga, za brata. W biskupstwie w świętości ma powiedział coś krytycznie wobec rzezi, na którą nas pchnięto, szczep się. Czym? Mają nas za bydło, Gondeckie, Jędraszewskie, do tego bezmózgowców, durniów, idiotów, mięso na rzeź, ciało do grobu, dusza w piec, do piekła, w ognisty piec. Jest większe cierpienie?